Gość dnia Radia Żnin FM to audycja, w której poruszamy ważne tematy dotyczące życia mieszkańców Pałuk. To również ciekawi goście, którzy często w prosty sposób mówią o trudnych sprawach. Dziś na temat dziesięciolecia pracy artystycznej, artysty, który pochodzi z Pałuk, urodził się w Szubinie, muzyk, wokalista, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Dziś z nami w studiu serdecznie witam Remigiusza Kuźmińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. Remigiuszu drogi, przed chwilą piosenka z twojej pierwszej płyty 100 Ways słuchaliśmy wspólnie, to miało na celu wprowadzenie do naszej dzisiejszej rozmowy. Jakaś łezka wokół się zakręciła, wspomnienia z tamtego okresu nagrywania tej pierwszej płyty? Tak, z pewnością. Jakieś takie wspomnienia są z tym utworem, tym bardziej, że ten utwór jest jako pierwszy na płycie, tej pierwszej mojej płycie solowej. Pierwszy z 19 pozycji, bo tam jest aż 19 pozycji. No a poza tym to jest utwór mój dyplomowy z Akademii Muzycznej i takie wspomnienia, że tak powiem, nad pracą techniczną tego utworu, nad interpretacją, nad aranżacją, wspomnienia gdzieś z takich czasów studenckich właśnie, kiedy z moją panią profesor ten utwór do dyplomu żeśmy przygotowywali. Oczywiście ten utwór pojawił się nieprzypadkowo, bo chciałbym, żeby stworzyła nam się taka klamra z początków twojej muzycznej drogi i z tego momentu, w którym jesteś dzisiaj. Dosłownie przed chwilą, bo 6 października, benefis dziesięciolecie twojej pracy artystycznej w Bibliotece Publicznej w Barcinie. Tam miało miejsce to wydarzenie. Co usłyszeli słuchacze? Jak reagowała publiczność? Tak, dokładnie. Ja może na początek, zanim powiem, co usłyszała publiczność, to powiem, że to miejsce Barcin, gmina Barcin, to są moje rodzinne korzenie. No i biblioteka to barcińska razem z przecudowną panią dyrektor Grażyną Szafraniak. Która prowadziła to spotkanie. Tak, prowadziła. Zdjęcia na remigiuszkuźmiński.pl. Oczywiście, jest obszerna fotorelacja z tego wydarzenia. Także biblioteka, że tak powiem, moje tutaj bardzo miejsce, do którego uczuciowo podchodzę. I tam odbył się benefis mój jubileuszowy i w towarzystwie takich gości jak Daria Wójcik i Adriana Wdzieńkońska wykonaliśmy repertuar pop-operowy, troszeczkę soulowy, troszeczkę jazzujący. To był repertuar też musical też pojawił się. To był repertuar taki typowo specjalistyczny dla naszej działalności, w którym na co dzień, że tak powiem, zajmujemy się tym repertuarem. Mhm. Raz jeszcze zachęcam zdjęcia do obejrzenia na remigiuszkuźmiński.pl, to oficjalna strona mojego dzisiejszego gościa. Wspomniałeś o tych korzeniach, o tych początkach, o Szubinie i o Zalesiu Barcińskim jeszcze będziemy mówić, bo to bardzo ważny etap w twoim życiu, ale teraz chciałbym cię zapytać o Darię Wójcik. Jak doszło do spotkania sopranistki z tenorem? Z Darią Wójcik znamy się z czasów szkoły muzycznej, średniej szkoły muzycznej. Spotkaliśmy się, co prawda w innych latach żeśmy się uczyli, ale spotkaliśmy się już w gronie absolwentów średniej szkoły muzycznej inowrocławskiej, bo kończyłem najpierw inowrocławską szkołę średnią muzyczną, a potem studia na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. I spotkaliśmy się z Darią, że tak powiem, już w gronie absolwentów, zaczęliśmy współpracować. Od razu wiedzieliśmy, że nasze głosy mogą razem fajnie współgrać i zaczęliśmy wykonywać właśnie utworki z pogranicza właśnie muzyki pop-opery. Wykonujemy nawet takie lżejsze utwory, ale wykonane na taki klasyczny sposób, z taką aranżacją, że tak powiem, właśnie pop-operową. I to właśnie fajnie ludzie to chwytają, fajnie to wygląda. Słychać to jakoś, mam nadzieję, że nowatorsko i... Jeśli twoja strona internetowa nie wprowadza słuchaczy w błąd, to w przygotowaniu płyta, twoja i Darii. Jasne, właśnie, tutaj z Darią będziemy przygotowywać płytę. Ona miały być nagrania jeszcze w tym roku. Przełożyliśmy te nagrania na lipiec przyszłego roku, ale cały czas trwają przygotowania, trwa wybór repertuaru, no i wiadomo, próby systematyczne do tej płyty, do tych nagrań. Zdradzę tylko, że na tej płycie pojawią się utwory z pogranicza właśnie pop-opery, a także takie utworki na przykład Zbyszka Wodeckiego, świętej pamięci, czy na przykład tutaj Marka Grechuty, które wykonamy właśnie w taki zupełny, nasz, nowatorski sposób. Czego w domowym zaciszu słucha Remigiusz Kuźmiński? Czym się inspiruje, gdzie szuka tej swojej przyszłej drogi? Bo dziesięciolecie to tak naprawdę można mówić, że dopiero początek tej muzycznej, artystycznej drogi.
To znaczy, wiesz co, ja słucham utworów, w ogóle to mam taki problem, że ze słuchaniem... Pytam o to, bo twój repertuar jest bardzo szeroki i dlatego o to pytam. Mhm. Jasne. To znaczy, na pewno słucham repertuaru takiego, jaki wykonuję, bo w tej muzyce się miłuję. To jest moją, że tak powiem, specjalizacją, ten repertuar. Ale również słucham utworów muzyki takiej jazzującej, często klasycznej, bardzo uwielbiam twórczość Mozarta i wielu, wielu innych klasyków, dlatego sięgam po repertuar, gdzie nie analizuję muzyki na czynniki pierwsze, mhm. bo ja mam taki problem z tym, że jak... A to wszyscy muzycy tak mają. Tak, właśnie. Koleżanka moja, pianistka, Ada, moja akompaniatorka, powiedziała, wiesz co, Remi, ja nie słucham muzyki, bo właśnie mam problem taki, że zawsze analizuję ją na czynniki pierwsze. Ja to wiem, takie zboczenie sekcja zawodowe. Zagrała tak, a ta jasne. Reszta tak. A tu i właśnie... wyżej, a tu tak. niżej, okej, okay, no to jest właśnie... Nie ma tej przyjemności ze słuchania. No jest przyjemność ze słuchania, no nie mogę powiedzieć, że nie, ale czasami zazdroszczę tym ludziom, którzy słuchają tak muzyki, o, tak sobie, ona tak płynie i ją słuchają, nie? Aha. To, no tak, to, my tak mamy, muzycy. Aha, aha. Szubin, miejsce twojego urodzenia, Zalesie Barcińskie, miejsce, w którym spędziłeś pierwsze lata życia, Szkoła Muzyczna drugiego stopnia w Inowrocławiu, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy. Dlaczego o tym mówię? Gdzie jest dom, metaforyczny dom Remigiusza Kuźmińskiego? Mój dom rodzinny jest zdecydowanie ale metaforyczne, miejsce najbliższe twojemu sercu, gdzie się Zalesie najlepiej Barcińskie, czujesz. Barcin. Jednak. Tak, aha. jednak. To jest miejsce moje na ziemi, tu zaczęły kroczyć moje stopy. Mhm. Tu nauczyłem się wszystkiego, tutaj pokochałem miejsce, właśnie region pałucki. Z Zalesia Barcińskiego miałem bardzo blisko, na osiedle barcińskie, na artylerzystów. Wychowywałem się razem z moją rodziną, z moimi kuzynkami, matką chrzestną i wujkiem. Tam często, że tak powiem, byłem zabierany od rodziców, od dziadków z Zalesia i do Barcina bardzo często przyjeżdżałem. Także to jest moje miejsce zdecydowanie. Tutaj czuję życzliwość ludzi, tutaj inaczej oddycham i mam nadzieję, że pomimo tego, że życie pokierowało mnie w zupełnie inne strony, to mam nadzieję, że spełnię swoje marzenie i kiedyś tutaj wrócę. A co z Bydgoszczą? Alma mater, która dała ci muzyczne podstawy, tak bym chciał. Podstawy były wcześniej w Szkole Muzycznej drugiego stopnia, potem już rozwinąłeś się w Akademii Muzycznej. Często mówisz o profesorach z tego okresu właśnie z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Tak, tak, zdecydowanie. Byłbym, że tak powiem, nie w porządku wobec mhm. siebie, gdybym nie powiedział, że Bydgoszcz, zaraz po moich rodzinnych pałukach, to miejsce, w którym naprawdę dobrze się czuję. Mhm. Bydgoska Akademia dała mi bardzo dużo możliwości. Przede wszystkim poznałem tam fantastycznych ludzi z całego świata, bo studiowaliśmy, zarówno byli na naszej uczelni, byli Polacy i osoby na przykład z Japonii. Tak. Także poznałem tam świetnych pedagogów, studiowałem wokalistykę i dyrygenturę i w tym kręgu, że tak powiem, poznałem fantastycznych pedagogów, takich jak profesor Joanna Żukoś z Gdańska, czy profesor Krzysztof Szydzisz od śpiewu. Dyrygenturę studiowałem w klasie profesor Moniki Wilkiewicz, Radosława Wilkiewicza i profesora Andrzeja Zupka. I muszę powiedzieć, że to jest, że tak powiem, czas w moim życiu najważniejszy, bo szkoła średnia muzyczna dała mi takie podstawy, a już w Akademii Muzycznej szlifowałem, kontynuowałem to, co nauczyłem się w szkole średniej, jednocześnie wzbogacając to nie tylko o muzykę klasyczną, ale równocześnie wzbogaciłem to o muzykę jazz i muzykę estradową. Remigiusz, wróćmy do dziesięciolecia pracy artystycznej, twojego dziesięciolecia, ten benefis, o którym mówiliśmy w Barcinie z 6 października. Pytanie, które musi się pojawić w przypadku benefisów, w przypadku podsumowań i dziesięciolecia, to pytanie o sukcesy i o porażki przez te 10 lat. Co się udało, a co niekoniecznie się nie powiodło po twojej myśli? No, z pewnością muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi, może zacznę od tej pozytywnej strony, od sukcesów. Sukcesy, no to na pewno wydane dwie płyty solowe. Pierwsza została wydana 31 października 2016 roku. Druga jest świeżutka, bo została wydana 1 maja tego roku, 2017, dokładnie w dzień 36 moich urodzin. Więc taką postanowiłem sobie zrobić taki prezent na urodziny, mhm. 36, no i tak się udało, że ta płytka ujrzała światło dzienne, to z pewnością, no, to można powiedzieć, że to jest sukcesem. A porażki?
To znaczy, ja idę tak do przodu, że nie myślę o porażkach. Jakoś jak jest jakieś potknięcie, to staram się to, że tak powiem, wyrzucać za siebie, do tego nie wracać. Ale może z porażkami to może to, że cały czas jest mało tych koncertów. Mhm. Dla mnie mogło być więcej. Mhm. Gdzieś, gdzie nie udaje się zaśpiewać, gdzieś, gdzie nie można dotrzeć, to jest taki, no, może troszeczkę jakiś smuteczek, że, że tego jest mało, że tej pracy estradowej przydałoby się więcej, cały czas więcej. To jest trudne, mówić o samym sobie, zwłaszcza o sukcesach i o porażkach. Klasyk już powiedział, że trudno być sędzią w swojej sprawie, dlatego na pewno to pytanie sprawiło ci trudności. Za chwilę wrócimy do rozmowy, za chwilę druga część naszej rozmowy, a teraz chciałbym, żebyś zapowiedział kolejny swój utwór, również z pierwszej płyty, Patrzysz Tak. Tak, utwór Patrzysz Tak to jest taki utwór troszeczkę popowy, troszeczkę jazzujący. Zawsze uważam, że zawsze sądzę, tak myślę, tak mi się wydaje, że to jest troszeczkę taki utwór z takiego lepszego, bardziej ambitnego popu. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tego utworu. Tak jest. Patrzysz Tak. Posłuchajmy, Remigiusz Kuźmiński, Patrzysz Tak w Radiu Żnin FM w pracy, a za chwilę wracamy do rozmowy z moim dzisiejszym gościem. Ja co dzień zamykam mój świat na potok słów, co płynie do dna. Dobrze wiem, co powiedzieć mam, niecodzienność zamienić na bal. Ja co dzień zamykam mój świat na potok słów, co płynie do dna. Każdy świt, co szarością gra, zamieniam na paletę barw. Patrzysz tak na prozaiczność spraw i mówisz mi, niecodzienna ty, niecodzienny ja. Teatr chwil, grając w środku dnia, mijamy się. Prozaiczny ja, prozaiczna ty, budzisz się w moich snach. Witam cię pocałunkiem barw. Dajesz mi tajemny swój świat, w którym gubię własne ja. Patrzysz tak na prozaiczność spraw i mówisz mi, niecodzienna ty, niecodzienny ja. Teatr chwil, grając w środku dnia, mijamy się. Prozaiczny ja, prozaiczna. Patrzysz tak na prozaiczność spraw i mówisz mi, niecodzienna ty, niecodzienny ja. Teatr chwil, grając w środku dnia, mijamy się. Prozaiczny ja, prozaiczna ty, budzisz się w moich snach i chwytam cię pocałunkiem barw. Nawet gdy patrzysz na mnie tak, nie wiem, czy jeszcze ciebie znam. Patrzysz tak na prozaiczność spraw i mówisz mi, niecodzienna ty, niecodzienny ja. Teatr chwil, grając w środku dnia, mijamy się. Prozaiczny ja, prozaiczna. Patrzysz tak na prozaiczność spraw i mówisz mi, niecodzienna ty, niecodzienny ja. Teatr chwil, grając w środku dnia, mijamy się. Prozaiczny ja, prozaiczna ty. Prozaiczni my. To jest magazyn Gość Dnia. Dziś w studiu Remigiusz Kuźmiński, tak jak wspominałem wcześniej, urodzony w Szubinie, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, muzyk, wokalista, instrumentalista. Dziś właśnie z Remigiuszem rozmawiamy. Remigiusz, mówiliśmy przed przerwą o Akademii Bydgoskiej, o Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, tak należałoby powiedzieć. I też ciekawy projekt w Bydgoszczy powstał niedawno, nowa scena, musicalowa nowa scena w Bydgoszczy. Próbowałeś, kontaktowałeś się z nimi, może proponowali ci współpracę?
Przyznam szczerze, że jeszcze nie miałem takiej okazji, ale nazwiska z tej nowej sceny. Dlatego pytam. Tak, są mi znane. To są osoby, które częściowo kończyły studia u tych samych profesorów. Z tego, co pamiętam, z tego, co wiem, Agnieszka Twardowska również kończyła u pani profesor Joanny Żukoj-Zagdańskiej wokalistykę. Co prawda troszeczkę później niż ja, bo jest jakaś różnica wieku, ale to są świetne nazwiska, to są świetni wokaliści i fajnie byłoby, jestem otwarty, jakby kiedyś jakaś współpraca, nie ma sprawy. Jak to się odbywa? Jak się trafia na przykład do takiego miejsca? Bo jeśli chodzi o koncerty, wiadomo, trzeba wysyłać oferty, trzeba zainteresować organizatorów właśnie swoją propozycją artystyczną. A jak w tym przypadku? Tu jest podobnie? To znaczy, ja przyznam szczerze, jestem sam dla siebie, że tak powiem, menadżerem. Nie mam osoby, która by takie sprawy za mnie załatwiała. Odbieram sam telefony, odbieram od różnych, że tak powiem, ofert, zapytań koncertowych. Dzwonią do mnie różne instytucje z propozycjami. Niektóre przyjmuję, niektóre nie przyjmuję. No wiadomo, trzeba robić tak, żeby było dobrze. I przyznam szczerze, że taką sprawą, że tak powiem, kadry muzyczne, to sam załatwiam. Jest mi z tym dobrze, bo przyznam szczerze, że gdybym miał osobę menadżera, no to jak w jakiś sposób już bym musiał być osobą, artystą zrzeszonym. A jestem, że tak powiem, wolnym artystą niezrzeszonym i to w dużej części jakoś, no muszę przyznać, mi pomaga. W pierwszej części, kiedy zapytałem cię o porażki, powiedziałeś, że mogłoby być więcej tych koncertów. Telewizyjne talent show. To dla wielu trampolina do sukcesu, do sławy, do tego, żeby tych koncertów właśnie było więcej. Czy dla takich osób jak ty, wykształconych po Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, jest miejsce w telewizyjnych talent show? Czy powinni brać w nich udział? Jakie jest twoje zdanie na ten temat? No i dlaczego jeszcze nie próbowałeś, albo ja o tym nie wiem? To znaczy, powiem tak, w ten sposób. To, czy jest miejsce dla takich osób, to jest sprawa indywidualna każdego z tych ludzi. Jak czują się, żeby pokazać się w takim programie, nie ma sprawy. Są osoby, które bardzo dobrze sobie poradziły, na przykład Krzysztof Iwaneczko, który wygrał program, czy Agnieszka Twardowska. To są osoby, które jako wykształceni wokaliści, muzycy, poradzili sobie, zdali, że tak powiem, egzamin na medal. Jeżeli chodzi o mnie, ja nie zamierzam w takich programach brać udziału. Dlaczego? Dlatego, że powiem szczerze, no dlatego często, pytam, na to liczę. Często uważam, że jury, które ocenia, mogłoby być poddane mojej opinii. Ja mógłbym zdecydowanie znaleźć się na miejscu tego jury. Uważam, że to są często osoby, które nie są związane, że tak powiem, stricte z wokalistyką, z muzyką. Oceniają, często się słyszy super, fajnie śpiewa, ale fajny wokal. Dla mnie to nie jest opinia. Nie używają metodycznego języka. Moim zdaniem w jury programu telewizyjnych powinni znaleźć się właśnie wykładowcy uczelni muzycznych, serdecznie. Przytoczyłeś, Remigiusz, program, w którym Krzysztof Iwaneczko wygrał, który to Krzysztof Iwaneczko wygrał. Tam jury zasiadają między innymi Thompson i Baron, absolwenci Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Andrzej Pieseczny, blisko 30 lat na scenie. Maria Sadowska, reżyser i też wykształcony muzyk. To są osoby niekompetentne? Nie, ja nie powiedziałem, że niekompetentne. Oczywiście Marysia Sadowska, świetny muzyk, też z wykształcenia, Andrzej Piaseczny również. Repertuaru, jak możliwości technicznych Thompsona i Barona oczywiście nie znam, bo nie słucham takiej muzyki. Mówię o ich wykształceniu. Oni mają wykształcenie muzyczne, tak, ja identyczne wiem, z twoim. Wyższe wykształcenie muzyczne. Tak, ja wiem, że mają, oczywiście. Z tym, że cały czas w ocenie pracy jurorskiej telewizyjnej brakuje mi takiego podejścia typowo metodycznego. Nie nazywają, że tak powiem, ale to rzeczy... jest telewizja, musi być show. Takie metodyczne podejście byłoby niestrawne dla widza. Tak, ja właśnie pod tym kątem właśnie nie idę do takiego programu, ponieważ wiem, że reżyser programu telewizyjnego typowo nakłada, że tak powiem, pod tym kątem, pod kątem tego show.
No, ja po tylu latach pracy wolałbym być oceniony właśnie tak pod kątem metodycznym, żeby mi jeszcze moja pani profesor czy jakiś inny wykładowca powiedział, słuchaj, tyle lat, a jednak to jest źle, to jest tamto, tego mi brakowałoby, a nie chciałbym być oceniony pod takim kątem takiego show, bo oni na show mi nie zależy. Okej, to Remigiusz Kuźmiński do talent show telewizyjnego się nie wybiera, to już mamy ustalone. Półtora roku temu rozmawialiśmy po raz pierwszy, 1 kwietnia 2016 dokładnie, przez te półtora roku. Co się wydarzyło, co się zmieniło w twoim życiu, bo wtedy powiedziałeś bardzo ciekawe zdanie, jedno z ciekawych zdań. Nie zamierzam się przekwalifikowywać, jestem tym szczęściarzem, który żyje z muzyki. Podtrzymujesz, czy coś Oczywiście, się zmieniło? Oczywiście, że podtrzymuję. Słuchaj, cały czas praca estradowa sprawia mi największą przyjemność i wydaje mi się, że od tamtego czasu zmieniło się no na pewno to, że zagrałem bardzo dużo koncertów, zarówno w regionie, tutaj w pałuckim regionie, w gminie Barcin, Żnin, również, że tak powiem, koncertuję poza regionem. Koncerty w Malborku, graliśmy w Malborku, bardzo przyjemny koncert na Zamku Krzyżackim. Pojawiliśmy się bardzo wiele razy w Gnieźnie. Pojawiliśmy się również na scenie w Grudziądzu. Także koncertujemy wszędzie tam, gdzie nas zaproszą i przyznam szczerze, że od ostatniego czasu, jak żeśmy się widzieli, to było bodajże 1 kwietnia 2016. Tak, tak było. No to zagraliśmy sporo koncertów. No do tego wydane, wspomniane już dwie płyty. Także trochę się wydarzyło. Za chwilę jeszcze Remigiusza Kuźmińskiego posłuchamy. Dwa światy już w blokach startowych. Ten utwór za chwilę w Radiu Żnin FM w pracy. Ale na zakończenie rozmowy chciałbym, żebyśmy jeszcze zaprosili słuchaczy do spotkania z tobą live. Gdzie w najbliższym czasie Remigiusz Kuźmiński? Koncert? No, serdecznie zapraszam na koncert teraz w niedzielę, 22 do Trzemeszna. Będę śpiewał w parafii, w Bazylice w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To jest kościółek jeden z ważniejszych w Trzemesznie. Tam będę go śpiewał muzykę chrześcijańską i liryczno-poetycką podczas jednego z wydarzeń kościelnych. Przede wszystkim chciałbym też zaprosić ludzi z powiatu, jeżeli nas słuchają, Chodzieskiego, bo będę śpiewał koncert patriotyczny również w okolicach Chodzieży w listopadzie. Na Barcin zapraszam na koncert kolęd w Barcinie, w Barcińskiej Bibliotece 20 grudnia. Malbork będzie prawdopodobnie luty, ferie zimowe, Gdynia po drodze, współpraca z Bydgoską Światłownią, też zapraszam na koncert noworoczny, już wkrótce w Dworku Literacko-Artystycznym w Słaboszewku, tutaj też w regionie naszym będę występował, to bardzo fajne miejsce. No, a jeszcze muszę powiedzieć, że w ramach jubileuszu 10-lecia mojej pracy artystycznej będzie w styczniu zjazd mojego 16-osobowego roku. Wszyscy spotykamy się po 10 latach, tak, w Bydgoszczy. Że tak powiem, skrzyknęliśmy się, nie wiadomo, czy wszyscy przyjadą, ale mam nadzieję, że będzie nas większość. Na roku u nas było 16 osób, bo wiadomo, jest to elitarna uczelnia, nie ma, że tak powiem, 30 czy tam 50 paru sztuk, więc w elitarnym gronie, tak jak żeśmy studiowali, tak się spotkamy i wszystkich moich przyjaciół, znajomych, którzy słuchają z mojego roku, to pamiętajcie, macie być. Tak jest, Remigiusz Kuźmiński zaprasza na koncerty, zaprasza też koleżanki i kolegów na to spotkanie po latach, 10 latach, bo właśnie między innymi o 10-leciu pracy artystycznej dziś z Remigiuszem rozmawialiśmy. Jeśli chcecie śledzić muzyczne poczynania Remigiusza, to odsyłam remigiuszkuźmiński.pl, tam między innymi o wspomnianych koncertach, ale jest także zakładka galeria, jest także zakładka biografia, tam to wszystko znajdziecie. I na zakończenie rozmowy jeszcze ostatnia do ciebie prośba, Dwa światy, proszę o zapowiedź tego utworu. Dwa światy to utwór, który pochodzi z tej mojej drugiej, najnowszej płytki. Jest to utwór z filmu Tarzan, dokładnie. Na drugiej płycie znajdują się utwory musicalowo-filmowe, utrzymane w takiej konwencji, można powiedzieć, bajkowej. I na przykład są utwory solowe z repertuaru musicalu Romeo i Julia, czy Les Miserables, a Dwa światy tutaj właśnie taki utworek filmowy. Zapraszam serdecznie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Remigiusz Kuźmiński i jego Dwa światy już teraz w Radiu Żnin FM w pracy. Dzięki za rozmowę. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam.
teraz pokaż, w co naprawdę wierzysz. To ty i światy dwa. Pójdziesz tam, gdzie serce twe i los twój znów cię gna. Żadnych śladów ludzkich stóp. Tu od lat miłość trwa. Tu każdy dzień to dobry znak. Żółty piasek ściele się przed tobą. To ty i światy dwa. Każdy tam podąża, gdzie szalony los go gna. Pod koroną wielkich drzew tylko miłość się kryje i prosto tak tu żyje się. Podnieś głowę, poczuj tę moc. Siły ci teraz trzeba. Rąk ma powstać dom, więc zacznij od nowa, choć trudne też przyjdą dni. Najbardziej bolą matki łzy i serce boli złamane. Nadzieja gdzie? Gdzie nasze sny? Czyjś głos ktoś chyba ciebie woła. To ty, to światy dwa. Jesteś tu, gdzie masz swój dom. Gdzie serce dom swój, serce dom swój ma. Gość dnia Radia Żnin FM.